Szczęść Boże, kochani. Dzisiaj jesteśmy jeszcze w Nowej Soli. Pozdrawiamy Was serdecznie. Powoli szykujemy się do drogi. Mamy dość krótki etap, więc też czas nas nie goni. Ale jest to dobra okazja, by z Wami podzielić się słowem z dzisiejszej Ewangelii, jaką Kościół słucha i rozważa. Posłuchajmy. Z Ewangelii świętego Mateusza. Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana, oddalił się stamtąd łodzią na pustkowie, osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych. A gdy nastał wieczór, przystąpili do niego uczniowie i rzekli: miejsce to jest pustkowiem i pora już późna. Każ więc rozejść się tłumom. Niech idą do wsi i zakupią sobie żywności. Lecz Jezus im odpowiedział: nie potrzebują odchodzić, wydajcie im jeść. Odpowiedzieli mu: nie mamy tu nic prócz 5 chlebów i 2 ryb. On rzekł: przynieście mi je tutaj. Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziąwszy 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby, dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy dosyta, a z tego, co pozostało, zebrano 12 pełnych koszów łomków. Tych zaś, którzy jedli, było około 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. Oto słowo Pańskie. Kochani, tak rozważając tę Ewangelię, zwłaszcza w czasie, w którym się znajdujemy, nie sposób nie odnieść się do pierwszego czytania. W pierwszym czytaniu, jak przeczytamy sobie, mamy fragment z księgi proroka Izajasza, który zaprasza wszystkich, by przychodzili czerpać wodę, by kupowali i spożywali bez pieniędzy, bez płacenia za wino, za mleko. I prorok zapowiada, że Bóg przygotuje wielką ucztę dla tych, którzy będą Go słuchać. Mówi: słuchajcie mnie, a jeść będziecie przysmaki i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw. W dzisiejszej Ewangelii mamy spełnienie tej zapowiedzi, tych cudownych potraw, tych przysmaków. I może nawet troszeczkę dziwić, bo Jezus rozmnaża chleby i 2 ryby, więc to nie są chyba te przysmaki i tłuste potrawy. Owszem, ludzie się najedli dosyta, ale to tak wydawałoby się taki pokarm skromny. Ale Pan Bóg zawsze nas w jakiś sposób zaskakuje i daje o wiele więcej, niż sobie potrafimy wyobrazić. Te 5 chlebów symbolizują, jak mówią też bibliści, egzegeci, 5 oksiąg. 2 ryby, prawo i prorocy, a więc Słowo Boże. Mamy tutaj w tej Ewangelii zapowiedź, że Bóg nakarmi nas dosyta przede wszystkim Słowem Bożym i Eucharystią, Jego ciałem. To też jest zapowiedź mszy świętej, gdzie karmimy się chlebem żywym, chlebem, który daje życie wieczne. I to oczywiście przekracza wszelkie nasze pragnienia, możliwości. Pan Bóg spełnia swoją obietnicę o wiele bardziej i dalej, niż byśmy sobie to mogli nawet wyobrazić, bo w Eucharystii daje nam pokarm Słowa i daje nam swój chleb, swoje ciało, które daje życie wieczne, jak sam o tym mówi, kiedy czytamy zwłaszcza Ewangelię świętego Jana. I tak sobie pomyślałem, pewnie chcielibyśmy być tutaj wszyscy razem na tym szlaku pielgrzymkowym, co mocno pokazał wczorajszy bardzo piękny dzień, gdzie było wiele wzruszeń, wiele radości z tego, że chociaż jeden dzień mogliśmy pielgrzymować i nie możemy w tym roku iść tak jak zazwyczaj, wszyscy razem, cały czas, ale Pan Bóg nas mimo wszystko zaskakuje, bo już ten taki pierwszy dzień, gdzie jesteśmy sami, to
gdy jesteśmy sami, to daje nam coś pięknego, daje nam swoje słowo i Eucharystię. I myślę, że ten też czas, kiedy będziecie spotykać się w Zielonej Górze, w różnych parafiach, właśnie na słuchaniu słowa, na łamaniu chleba, na Eucharystii, to będzie to dobry czas, by jeszcze więcej być może otrzymać od Pana Boga. Może sobie nawet nie zdajemy sprawy, jak bardzo ta tegoroczna, nietypowa pielgrzymka my tutaj w trasie, w Zielonej Górze, w parafiach, może przynieść błogosławione owoce. Może to będzie taki czas, by przyjrzeć się parafiom, by tam zobaczyć, że pielgrzymka to nie tylko ten czas w sierpniu, ale cały rok jesteśmy na pielgrzymce. Cały rok zmieniamy się, wędrujemy, nasza wiara, daj Boże, jest taką drogą, której przybliżamy się do Pana Boga. I tego, kochani, Wam życzę, sobie też i Wam, byśmy słuchając Słowo, jednocząc się na Eucharystii, odkrywali te wielkie skarby, które Pan Bóg nam przekazuje i którymi nas obdarza. Pozdrawiamy i z Panem Bogiem do usłyszenia.